Jest to święto na pewno pracowników, ale mam także nadzieję, że chociaż w jakiejś sensie także święto mieszkańców Sądecczyzny, Podhala, powiatu gorlickiego, limanowskiego, którzy korzystają z działalności właśnie tych naszych jednostek sądu okręgowego i podległych mu sądów rejonowych. No, jubileusz jest uroczystość, to czas wspomnień, analiz tego, co było, układania tego, jedne wydarzenia, jak sięgamy pamięcią i próbujemy jakoś obiektywizować, stają się jaśniejsze, inne może troszeczkę odbrązowiamy, ale to chyba jest taka zasada, rola jubileuszu, że do takich wniosków się dochodzi. No, cieszymy się, że na tym dzisiejszym naszym spotkaniu, tej uroczystości znaleźli się i parlamentarzyści, i samorządowcy, i właśnie przedstawiciele tych instytucji, które z nami na co dzień współpracują. No, te 100 lat to jest masa czasu. Przejmowaliśmy obiekty sądowe XIX-wieczne. W ciągu tych, powiedzmy, 30 lat od 1990 roku poprawiliśmy bazę lokalową. Jak to w wielu przemówieniach kolejnych prezesów było powiedziane, wprowadziliśmy te sądy w XXI wiek, a tak naprawdę XXI wiek na pewno Państwo widzieliście w tym budynku Sądu Rejonowego w Nemsączu przy ulicy Smolika.